Oglądy i osądy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to jest tak, że zawsze pod koniec roku jest problem z podpisaniem umów na linii szpitale, województwa polskiego, a opolskie oddziały NFZ-u? No, jak wszyscy widzowie widzą, to tak, tak jest. To rzeczywiście jest fakt, że każdego roku są problemy. Jeżeli są postępowania konkursowe, to również pojawiają się oczywiście pewnego rodzaju problemy, ale perturbacje z ustaleniem poziomu finansowania występowały każdego roku. Znam to osobiście także sytuacji po tej drugiej stronie, wtedy kiedy pod koniec roku trzeba ustalić warunki finansowania. Ryzyko no, niezawarcia no, tych umów w jakiś tam sposób rzutuje na atmosferę. No, ale tutaj muszę powiedzieć, że. Uważam, że obaw nie należy mieć co do tego, że zostaną zaburzone dostępy do usług zdrowotnych, że coś się tutaj zmieni. Uważam, że jest pełna wola dogadania się zrozumienia, tylko strona funduszu powinna zrozumieć także i Ministerstwo Zdrowia, że jeżeli od pięciu lat nie zmienia się nic wycenie, wręcz odwrotnie wycena idzie w dół wielu. Rentownych, opłacalnych świadczeniach, bo tak było. Yy, cena zostaje obniżona. Oczywiście przyjmujemy to, to jest normalny argument. Dopasowujące taryfy do, do, do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szpitale. O tyle no, utrzymanie tej ceny wobec zmieniających się zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, podniesienie płacy minimalnej. W ciągu tych kilku lat doszło do podniesienia płacy z 1300 do 1850, w tej chwili 2000 to jest kolejny krok w górę. To są obciążenia, które skutkują yy, po prostu realnym podniesieniem kosztów funkcjonowania i o ile rentowność świadczeń, o ile organizacja szpitali no, doprowadziło do tego, że koszty zostały zmniejszone, no to w tej chwili dyrektorzy szpitali są już pod ścianą, a w sytuacji wyjątkowo zmienionej w tym roku stanem prawnym właściciele samorządy ponoszą jeszcze większą odpowiedzialność za kondycję finansową jednostek. Czy to jest tak, że dyrektorzy szpitali mogą usłyszeć od swoich przełożonych, czyli szefów samorządów, tych samorządów, które są organami prowadzącymi szpitale, nie podpisujcie takiego kontraktu? Wprost przekłada się warunki finansowe, które z liczeń planów finansowych dyrektorów oni przedstawiają swoim właścicielom, organom tworzącym, samorządno przedstawiają te, te warunki. Jeżeli z nich wprost wynika, że po pierwszym kwartale tego roku zagrożona będzie płynność finansową, no to co ma zrobić właściciel? Właściciel mówi, no to walcz Nie o, zgadza to, się na taki o to, względu. aby było lepiej. I powiem tak, z jednej strony mówimy o oczekiwaniach związanych z podniesieniem stawki i to nie jesteśmy jako województwo polskie jedynym regionem w kraju. W wielu regionach wydłużane są terminy ustalania, poziomu finansowania na przyszły rok. W wielu regionach mówi się o tej, o tej, o tej zmianie ceny. Nawet sytuacji tej zmiany wyceny nie będzie. To każdego roku na skutek tego, że w oddziałach funduszu były wolne środki, można było mówić o renegocjacjach umów i Zapłaty za te świadczenia ponadlimitowe. Tak? To są te ponadlimity, które skutkują tym, że pacjenci mają nieco lepszy dostęp do świadczeń finansowanych po prostu przez szpitale, przez właściciele, przez samorządy. W tej chwili yy, od pół roku mieliśmy zapowiedzi do polskiego oddziału, że takich pieniążków w roku bieżącym nie będzie. W związku z tym ryzyko braku zapłaty za świadczenia jest duże. Po to występowaliśmy jako Sejmik, z inicjatywą taką, a, aby ten algorytm środków, które trafiają do regionu, zmienić, aby można było mówić o zmianach, jeśli chodzi o płatność za usługi wykonane zarówno w własnym regionie, jak i poza regionem. Bo tutaj, jeśli chodzi o fundusz, też występuje pewnego rodzaju nierówność, która w mojej ocenie wymaga zmiany. No, o tyle ważnym jest, że, żeby takie pieniążki się pojawiły. Wizja takich pieniążków nawet na początek przyszłego roku, dlatego że w zbilansowaniu roku to jest bardzo, bardzo ważne, a poza tym pozwala na utrzymanie płynności finansowej. I o to także zabiegamy jako odpowiedzialni właściciele, żebyśmy nie byli w sytuacji takiej, że samorząd będzie musiał wykładać pieniążki dodatkowe na funkcjonowanie systemu, który no, wszyscy wiemy, że wymaga korekty, wymaga zmiany. A który powinien być opłacany z tak zwanej góry, czyli ze środków? Tak, państwa, uważamy, że ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym no, widać, że pojawia się coraz to, pojawiają się coraz to większe nierówności między regionami. Dlaczego nasi pacjenci w wielu przypadkach korzystają z usług poza regionem? Ta dynamika zmian korzystania z poza regionem rośnie. Dlaczego? Dlatego, że u nas wydłużają się kolejki. Bo I to finanse jest problem. W innych regionach są, są lepsze, zdrowia. korzystniejsze. U nas ten algorytm oparty jest liczbę ubezpieczonych. I rzeczywiście ta liczba ubezpieczonych w ciągu ostatnich 10 lat dynamicznie spada. To jest prawda, że mamy tych ubezpieczonych według ostatniego raportu NIKU ponad 800 tysięcy. 808 tysięcy, o ile pamiętam dobrze. To skutkuje tym, że ten algorytm w ten sposób. Powoduje, że dla regionu spływa mniej pieniędzy, ale w mojej ocenie ten algorytm niedokładnie odzwierciedla potrzeby zdrowotne naszej starzejącej się populacji, o ile można mówić, że brakuje nam młodych osób ubezpieczonych, którzy wyemigrowali, którzy są poza regionem. Którzy mogą płacić składki o tyle starszych osób mach. Tak, w o tyle starszych osób mamy więcej. I Panie to wymagałoby korekty. Czy... My jako pacjenci powinniśmy się obawiać, że w przyszłym roku niektóre szpitale nie będą chciały nas przyjąć na leczenie, bo nie podpiszą kontraktu z NFZ-em? Nie sądzę. Niepodpisanie przez szpitala kontraktu oznacza po prostu pierwszy krok do likwidacji tego szpitala. Żaden z samorządów, żaden z właścicieli nie jest na tyle zasobny, aby mógł. Bez środków funduszu utrzymać tą działalność. W związku z tym te kontrakty w mojej ocenie zostaną podpisane. I tutaj uważam, że musimy argumentować i pokazywać, że województwo polskie poprzez. Takie stawianie sprawy, że oczekujemy podniesienia ceny, że oczekujemy przesunięcia terminu uzgodnienia, że oczekujemy jakiejś wizji zapłaty za tegoroczne nadwykonania, bo powtórzę jeszcze raz, te nadwykonania, o których tak wiele państwo także słyszą, no to jest przejaw większej aktywności szpitali ponad to, co zostało zawarte w umowie. Czyli w szpitale oferują więcej i mają potencjał większy. To także pokazał ostatni raport niku. Także my się opieramy o faktyczne zapotrzebowanie zdrowotne. My w województwie opolskim nigdy nie rozwijaliśmy dyscyplin, które są tak wąsko specjalistyczne, że liczba pacjentów, które do nas trafiają, ryzyk powodowałaby, że istniałoby ryzyko, że jakość tych świadczeń byłaby mniejsza. Im więcej się robi w medycynie, tym jest wyższa jakość. I myśmy to udowadniali, nie inwestując w jakiś wielki rozwój chirurgii klatki piersiowej, bo uważamy, uznajemy, że placówki wyspecjalizowane mają lepsze wyniki leczenia i wcale niekoniecznie muszą być w naszym małym regionie dostępne wszystkie. Panie Marszałku, jeszcze na koniec krótko. Dzisiaj praca rozpoczyna nowy dyrektor polskiego oddziału NFZ. Pomoże w negocjacjach? Jego ja tak, atutem bez wątpienia nowego dyrektora, pana Roberta Bryka, jest to, że pracował po jednej i po drugiej stronie. Zna zasady finansowania kasy chorych, będzie w tej chwili zarządzał oddziałem funduszu, zna realia po drugiej stronie. To jest bardzo ważne, bo mój serdeczny przyjaciel Marek Staszewski, z którym przez wiele lat pracowaliśmy, zupełnie inaczej widział perspektywę, gdy zajął miejsce po drugiej stronie, czyli świadczeniodawców, zupełnie inaczej po stronie funduszu. Myślę, że to zrozumienie jest bardzo ważne, bardzo potrzebne po to, abyśmy tu nawzajem nie szukali na siebie jakichś haków, jakichś rozwiązań. Uważam, że to jest potrzebne, a poza tym no liczę bardzo, że wszyscy politycy w naszym regionie pomogą panu dyrektorowi i będą wspólnie z nami zabiegać o to, aby do regionu trafiło więcej pieniędzy, bo jeżeli trafi więcej pieniędzy, to pan dyrektor Bryk będzie miał wtedy, miał możliwość zapłaty za część tych nadwykonań. W związku z tym będzie to szansa na to, aby cały ten konflikt, który dzisiaj, tak państwo obserwujecie, został zażegnany. Także serdecznie tego życzę i liczę bardzo, że politycy pomogą. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Roman Koleg, wicemarszałek województwa i były wieloletni wicedyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.